Ewa, przede wszystkim bardzo miło mi Ciebie poznać. Jak Ty się czujesz w Polsce, bo wiemy, że na co dzień mieszkasz w Miami. W Polsce się czuję fantastycznie. Uwielbiam tutaj tą energię, uwielbiam ludzi, uwielbiam jedzenie i zawsze strasznie się cieszę, jak lecę do Polski i nigdy nie jestem wystarczająco długo. Mhm. Ale teraz chyba już bardziej faktycznie jako gość. Gość kogo? Nie, ja się zawsze czuję, naprawdę, zawsze się czuję Polką, nawet wiadomo, mam paszport i amerykański, i polski, ale zawsze się czuję Polką. Jak tutaj przyjeżdżam, to przylatuję, to zawsze się czuję, przyjechałam do domu. Naprawdę, pomimo tego, że kocham Amerykę i chyba ciężko by mi się było przeprowadzić na stałe do Polski, ale zawsze się czuję, że to jest mój dom. W ogóle na początku, jak przylatywałam tutaj, to jak już leciałam nad Warszawą, to zawsze płakałam. Wiem, że w tej podróży towarzyszy Ci Twój mąż, Mike. Pytanie, jak on reaguje na Polskę, bo o ile to jest Twój kraj ojczysty, no to dla Mike'a to jest jednak taka nowość. Czy nadal? Mike kocha Polskę. On się świetnie odnajduje w Polsce. W ogóle myślimy, żeby kupić mieszkanie w Polsce, bo on chciałby tutaj jak najczęściej przylatywać. I nie wiem, czy dużo ludzi sobie zdaje sprawę, że Mike ma polskie obywatelstwo. Więc my naprawdę wychowywaliśmy dzieci w kulturze polskiej. Dzieci rozumieją. Mike w ogóle się uczy polskiego i praktycznie wszystko rozumie. Tylko się wstydzi, bo pan perfekcjonista się wstydzi mówić. Ale mam nadzieję, że coraz więcej będzie mówił po polsku. Ale on absolutnie kocha Polskę. Mhm. Polskie obywatelstwo w związku z tym, że ożenił się z tobą właśnie? Tak, tak. Jest z tego bardzo dumny. Kolejny wątek to oczywiście pytania o program. Jak to w ogóle się stało, że ty znalazłaś się w programie Żony Miami? To była rzeczywiście taka bardzo szybka historia. Nie spodziewałam się, że będę w tym programie, ale zadzwoniła do mnie bardzo dobra koleżanka i powiedziała mi, że jest ekipa, która przyjeżdża, jest w Miami, więc ja się jej od razu zapytałam, czy jej pomóc odebrać ich z lotniska, zorganizować hotel, czy może mogą u mnie spać. Natomiast ona mówi: Ewa, wiesz co, oni chcieliby ciebie poznać, bo oni szukają bohaterki do programu. Ja mówię: kobieto, ja teraz pranie ręczne robię. Ja wiem, ja mam dzieci, dom, gotowanie, sprzątanie, jeżdżę na tenisa, sama gram w tenisa, no ale chyba ja nie wiem, czy nadaje się na taką bohaterkę. A jednak. Następnego dnia miałam okazję spotkać się z trzema fantastycznymi osobami akurat z produkcji i złapaliśmy taką chemię, taki vibe. Śmialiśmy się tak, jakbym ich znała całe życie. I oni mówią: Ewa, no ty jesteś idealna, bierzemy ciebie do tego programu. I ja troszeczkę się obawiałam, bo ja nie lubię takich dramatycznych sytuacji między kobietami, ale oni mi powiedzieli: Ewa, nie znasz tych innych bohaterek, my naprawdę potrzebujemy, żebyś pokazała siebie, pokazała swoją rodzinę i to ta decyzja należy do ciebie, jak to będzie wyglądało. Więc mówię: poczekajcie, dajcie mi sekundę, zapytam się męża. Ja mówię: Mike, czy ty myślisz, że to jest dobry pomysł? A on mówi: Ewa, słuchaj, nikomu, przepraszam, dupy nie musisz obrabiać, możesz być sobą, możesz pokazać, co chcesz, może ci się już taka okazja nie trafić, czemu nie? Zobacz, jacy są fajni. I rzeczywiście ta produkcja i ci ludzie, tak ich polubiłam, że stwierdziłam, z nimi mogę ten program zrobić. Bo Ewa, nie wiem, czy ty czytasz komentarze, ale faktycznie widzowie uważają, że ty trochę odstajesz od tych pozostałych żon Miami. Czy ty także się z tym zgadzasz? Nie wiem, czy odstaję, bo może moje życie po prostu jest troszeczkę inne niż bohaterki. Ja mam trójkę dzieci, która do tej pory jest w domu. Nie mam rodziny w Stanach, więc naprawdę zajmuję się domem, dziećmi. Kocham gotować, bo zawsze ważne było dla mnie to, żeby zjeść wspólnie obiad i porozmawiać o dniu, więc przywiązuję do tego dużo uwagi. Poza tym mój najmłodszy syn gra w tenisa, więc ciągle też jestem na wyjazdach. Sama lubię grać w tenisa, więc mam bardzo ułożony grafik mój taki tenisowy. Dzięki mojemu tenisowi mam też najwspanialsze przyjaciółki, które są dla mnie bardzo ważne w Miami. Ale powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę, że jesteśmy takie różne i ten program pokazał rzeczywiście każdego z nas takie, jakie ma życie, bo to przyciąga widza i dla mnie to też było ciekawe. Najważniejsze pytanie, jeśli chodzi o program, czy będzie kolejny sezon? Widzowie się domagają, w tym ja.
Ja bardzo bym chciała, żeby był kolejny sezon, bo już mam całą listę rzeczy, które chciałabym pokazać widzom. Natomiast prawda jest taka, że naprawdę nie wiemy, czy ten drugi sezon będzie. Mam nadzieję, że widzowie nas lubią i że uda nam się ten drugi sezon nakręcić, bo naprawdę jest jeszcze tyle do pokazania. Kolejny temat to historia twojego przybycia do Stanów. Ten wątek był trochę poruszony w programie, ale on dosłownie był, mam wrażenie, tak liźnięty. Jak to w ogóle od początku było, jak to się stało, że Ewa z Polski wyjechała do Stanów i tam została? Prawda jest taka, że ja wychowałam się, do liceum chodziłam w latach 90. Tam miałam być lekarzem, tak jak mój tato, ale będąc w liceum stwierdziłam, że mój tato bardzo ciężko pracuje, a tak naprawdę robi to, bo kocha być lekarzem, ale ja chciałam czegoś więcej, ja chciałam jeździć po świecie, ja chciałam więcej zarabiać i w związku z tym, że byłam bardzo ambitna, poszłam na Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. I bardzo mi zależało, żeby nauczyć się języka. W tamtych czasach ciężko było wyjechać, Polska nie była... Przede wszystkim potrzebna była wiza, a o wizę było trudno. Tak, o wizę było trudno, Polska nie była w Unii, nie można było pojechać sobie gdzieś, ale do Ameryki można było zdobyć wizę studencką, czy właśnie jako au pair, czy do pracy, więc była możliwość, jeżeli się to wszystko zorganizowało. I chciałam przylecieć tylko naprawdę na rok. Nie planowałam zostać w Stanach, ale zakochałam się w moim mężu. Mój mąż się mega zakochał we mnie i pomimo tego, że wróciłam do Polski, to on mówi, ja miałam 22 lata i on mówi, out of sight, out of mind. To oznacza, że jak już wrócę do tej Polski, to on już nie wie, jak ja wrócę. I rzeczywiście tak było. Było bardzo mi ciężko dostać kolejną wizę, bo oni wychodzili z założenia, no tak, wróciła, ale chce wracać, jest młoda, nic ją w Polsce nie trzyma. I próbowałam to wytłumaczyć mojemu mężowi, Amerykaninowi, który nie był w Europie, i on tego nie mógł zrozumieć. Więc mówi, dobrze, to weź narzeczeńską, bo on już się oczywiście zaręczył ze mną w dzień mojego wylotu, ponieważ wiedział, że jak się nie zaręczy, to już mnie zobaczy. Jak ty to wspominasz? Ja to wspominam naprawdę tak romantycznie, bo to było takie spontaniczne i wydaje mi się, że on tak mnie kochał i tak mnie nie chciał stracić, ale ja Nie chciałam zostać w Stanach nielegalnie i nie chciałam brać ślubu z kimś, kogo znałam, kochałam, ale ja byłam też taka rozsądna bardzo w życiu. I on po 10 dniach miał dyżur, miał przerwę między dyżurami i miał 4 dni i przyleciał do tej Polski w grudniu, do tego Słupska, skąd pochodzę, pociągiem przyjechał i poszedł do ambasady. I powiedział, że on jest we mnie tak zakochany, że on chce, żebym ja wróciła z nim. I tak się stało. Nie, no to jest piękna historia, po prostu. Nie wiem, co tu więcej dodać. Ja też uważam, że to jest piękna historia i naprawdę jesteśmy małżeństwem 23 lata, mamy trójkę dzieci i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że naprawdę do wszystkiego dorabialiśmy się razem, przeszliśmy, że tak powiem, przez życie razem i to jest naprawdę coś takiego cudownego, że zaczynaliśmy naprawdę od jedzenia na kartonie, który stwierdziłam, że może ja go obkleję, to będzie ładniejszy, bo naprawdę nie mieliśmy nic, zaczynaliśmy od zera. Ale miałaś w ogóle moment zawahania, kiedy Mike przyjechał do tej Polski po tych 10 dniach, czy wracać? No kurczę, to byłaś bardzo młodziutka, przyznajmy. W ogóle wiem, że byłam bardzo młodziutka i teraz jak sobie o tym myślę, szaleństwo. To było naprawdę ogromne szaleństwo, ale w ogóle nie byłam, się nie zawahałam. Natomiast powiedziałam mojej mamie, wiesz co, mamo, ja się nawet chyba nie będę pakować, bo on, wiesz, mu się wydaje, że on pójdzie do ambasady i mi wizę zorganizuje. Więc mówię, ja zaraz będę wracać. Ja go do Warszawy na lotnisko odstawię, ale ja zaraz będę wracać. Ale on był, młoda właśnie była pani w tej ambasadzie i kupił ją, no po prostu ją kupił i ona mi dała wizę takiego jednokrotnego przekroczenia granicy. Uwierzyła w jego miłość. Dokładnie, dokładnie. Jak rodzice zareagowali na to, że ty wyjeżdżasz i że możesz już nie wrócić?
Moja mama od razu pokochała Majka, ona się bardzo, bardzo, bardzo cieszyła. Zresztą jak on przyjechał wtedy do Słupska, to my zorganizowaliśmy taki obiad rodzinny. On mnie oficjalnie poprosił o rękę przy całej rodzinie. Mój tatuś niestety zmarł wcześniej, więc nie było, ale był z nami sercem. I wiem, że też by z Majkiem się świetnie dogadał. I przykro mi, że no, nigdy nie miał okazji go poznać, ale zawsze jak jesteśmy w Słupsku, idziemy na cmentarz i z nim rozmawiamy, bo ja byłam bardzo blisko z moim tatą. To, co zwróciło moją uwagę, to to, że powiedziałeś, że tata był lekarzem, chirurgiem i męża także masz lekarza. Czy to przypadek? To naprawdę jest przypadek. Rzeczywiście mój tatuś był lekarzem, chirurgiem, onkologiem, jednym z najlepszych w całym województwie. Był takim doktorem Judymem. Zaraz zacznę płakać, bo to była tak niesamowita osoba, która tyle z siebie dawała dla wszystkich innych. Był bardzo skromny, bardzo mądry i no, przyznaję, ja byłam taką córeczką tatusia, ale wiem, że on zawsze jest ze mną i ja zawsze z nim rozmawiam. Boże, aż mi przykro, nie, przepraszam, nie chciałam jest, wywołać z ciebie takich... Ja przez 15 lat nawet zdjęć nie mogłam oglądać mojego taty. Piękne to jest. Ewa, pytanie. Jak wyglądał twój ślub z Majkiem? Bo z tego, co sobie wyczytałam, to ty z tego pierwszego ślubu w ogóle nie byłaś zadowolona. Nie był to taki ślub marzeń. A to nie wiem, gdzie to wyczytałaś, ponieważ... Tak. Ponieważ rzeczywiście, no to... Znaczy ja, prawdę mówiąc, nie marzyłam nigdy o ślubie. Może dlatego, że nie spodziewałam się, że tak szybko wezmę ślub, bo przecież miałam robić tą karierę. I nie miałam jakiegoś wyobrażenia. Prawda była taka, że to mój mąż chciał wziąć ze mną ślub i on powiedział, mi jest obojętne. Ja po prostu chcę, żebyś ty była moją żoną, żebym mógł ciebie nazywać moją żoną. Ale ja nie chciałam iść do urzędu stanu cywilnego w dżinsach i po prostu podpisać papier, więc muszę powiedzieć, że mój mąż się naprawdę tym stresował i szukał rozwiązania, ale prawda jest taka, że ja nie miałam wyobrażeń, żeby to był Bóg wie jaki ślub. Ja jestem w ogóle taką kobietą bardzo praktyczną, więc jak kiedyś przyszedł z dyżuru, bo rozmawiał z jakimś kolegą, który mu powiedział, że wiesz co, a może weźmiesz Ewę i pojedziecie do Vegas? Więc trochę się tak denerwował, żeby mi to powiedzieć, bo jak ja to przyjmę. Ale ja stwierdziłam, kurczę, no to jest super pomysł, bo jak już mam wziąć ślub i rzeczywiście tam możemy zrobić imprezę i mogę zobaczyć Vegas, to czemu nie, rzeczywiście jedziemy do Vegas. Tym bardziej, że wiedzieliśmy, że będziemy robić na pewno przyjęcie w Polsce, ale że w tamtych czasach ani finansowo, ani wizowo, tak jak rozmawialiśmy, no nie będę mogła wiele osób na ten ślub do tego Vegas, czy w ogóle w Stanach. Więc przyleciał mój brat, który był moim świadkiem i naprawdę było super. Ja stwierdziłam, jak już mówiłam, jako praktyczna kobieta, że jak biorę ślub Vegas, to po co będę kupowała sukienkę białą, którą ubiorę tylko raz, ubiorę taką czerwoną, to ją jeszcze kilka razy wykorzystam. I tak się stało. Miałam taką burgundową, taką wiśniową sukienkę z otwartymi plecami. I wzięliśmy ślub w takim malutkim kościółku, który jest w Ameryce budynkiem historycznym, ponieważ jest z XVIII wieku. I było naprawdę cudownie. Pytanie, co z tą czerwoną, burgundową sukienką się dzieje teraz? Czy ty w ogóle jeszcze masz ją, czy wracasz do niej wspomnienia? Ją cały czas mam. Byłam w niej na różnych imprezach, na różnych galach, nawet u męża w pracy jak były. I jestem z siebie bardzo dumna, bo dalej w nią wchodzę. Więc cały czas ją mam i rzeczywiście to jest taka prosta, klasyczna sukienka, więc ona zawsze będzie modna. I no już dawno jej nie miałam na sobie, bo to zawsze coś chcę nowego teraz, ale cały czas ją mam i rzeczywiście przypomina mi ten dzień. Nie, no to brzmi to, bo absolutnie bajkowo. Nie wiem, ktoś to może źle zrozumiał, bo po prostu to nie był taki ślub na teraz, jak się robi na 200 osób, ale wyczytałam sobie, że za to całkiem niedawno było odnowienie przysięgi małżeńskiej, to prawda?
Tak, to prawda. My w ogóle bardzo polubiliśmy Vegas i praktycznie co 5 lat jeździmy, żeby na taką naszą rocznicę. I już dawno, dużo wcześniej postanowiliśmy, że jak będzie nasza 20. rocznica ślubu, to my zabierzemy dzieci i odnowimy nasze śluby. I rzeczywiście tak było. I tym razem stwierdziłam, że ubiorę taką właśnie białą sukienkę, bo już teraz nie muszę, mogę sobie pozwolić na to, że jedną sukienkę ubiorę raz. Mam nadzieję, że dostaniemy zdjęcia, będziemy mogli je pokazać na przebitkę. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ewa, tak jak powiedziałaś, z Majkiem dorabialiście się od zera. Najpierw jedliście na kartonach, po prostu próbowałaś to przystroić, żeby było ładniej, a teraz macie ogromny dom w Miami z basenem, z kortem tenisowym. W ogóle pierwsze pytanie, skąd wziął się pomysł, żeby ten kort w tym ogrodzie był? To prawda, że dorabialiśmy się od zera, nawet od minusa bym powiedziała, ponieważ szkoła medyczna w Ameryce kosztowała mojego męża ponad 300 tysięcy dolarów plus jego karty kredytowe, bo jako stażysta nie był nawet w stanie się utrzymać. Ale to nieważne, bo naprawdę ciężką pracą, ambicją i byliśmy świetnym teamem, żeby i rodzinę i tą karierę jego budować, więc to jedno. Tenis, bo my jesteśmy tenisową rodziną. Ja muszę przyznać, że jak się urodził mój syn Mateusz i chciałam zrobić coś dla siebie, bo z trójką dzieci to były tylko pieluchy, kaszki i wożenie, to u mnie w siłowni były korty i jak zobaczyłam te dziewczyny takie w sukieneczkach z tymi rakietami, to ja mówię, I could pull that look. Ja też tak mogę wyglądać i to jest całkiem fajne. To jest piękny sport, tak? To jest, uważam tenis za wspaniały sport. Jest to, ja mówię moim dzieciom, że daję im prezent na całe życie, gift for life. Ponieważ przeprowadziliśmy się właśnie z tego Nowego Jorku, gdzie ja zaczęłam grać sobie w tego tenisa i już moje dzieci zaraziłam od małego, mówię, będą chodziły na tenisa, ponieważ gdziekolwiek się człowiek przeprowadzi, na świecie zawsze są ludzie, którzy kochają tenis i automatycznie ma się wspaniałą grupę przyjaciół, ponieważ uważam, że tenis attracts takich właśnie bardzo ambitnych, fajnych ludzi, ciekawych, lubiących sport. Ja sama jestem bardzo aktywną osobą, lubię aktywnie spędzać czas. Więc w związku z tym, że my wszyscy graliśmy w tenisa, to mój mąż, żebyśmy byli szczęśliwi w tym Miami, bo to był jego pomysł, żeby się przeprowadzić do Miami, stwierdził, że no na pewno wszyscy będą się chcieli przeprowadzić i wszyscy będą szczęśliwi, jak będzie kort. Więc szukał domu z kortem tenisowym. Czyli to był gotowy już dom. To był już gotowy dom, to znaczy to był dom, w którym zrobiliśmy ogromny remont, który trwał kupę lat. Ja byłam takim nadzorcą tej budowy. Tak, bo to widać w ogóle, że dom to jest twój konik. Dom to jest mój konik, natomiast pracownicy, Centralna Ameryka i ja, kobieta, blondynka, nie mówiąca po hiszpańsku, nie było to, jak to powiem, łatwe zadanie, żeby utrzymywać tą robotę, żeby ona cały czas szła do przodu. Ale udało się i rzeczywiście dla mnie dom jest bardzo ważny. Takie miejsce ostoi, ciepła, dobra, zaufania do wszystkich. Ostatnie pytanie w kwestii domu. Czy kolorowe ptaki wciąż są w waszym mieszkaniu? Czy domu? Oczywiście, że są. Ja ich nie oddam, jak to mój mąż powiedział. Już to jest tak jak trochę jak z samochodem. Jak się wyjeżdża od dealera, to już samochód 30% mniej kosztuje. Tak samo jest z tymi ptakami. Ale te ptaki powodują, że nasz dom jest inny od jakiegoś innego domu i to są nasze. No nie wiedziałam, że mój mąż ich tak nie lubi. Bo rzeczywiście to było kręcone, jak mnie nie było w domu, więc sama oglądając program to zobaczyłam i mu powiedziałam, że teraz się będzie musiał tłumaczyć z tych ptaków, ale nie. Prawda jest taka, że tak, cały czas są i rzeczywiście teraz jak na nie patrzymy, to się śmiejemy. Zatrzymajmy się przy synach. Łukasz, Mateusz i Mikołaj. No, niektórzy już chodzą w dorosłość. Jeden skończył, pamiętam, 19 lat, tak?
którym najstarszy jest Łukasz, prawda? Najstarszy jest Mikołaj, którego nie było w programie, ponieważ on był w Polsce. I on też kocha Polskę. W ogóle ja to z tymi dziećmi co roku jeździłam do Polski, żeby znały kulturę, żeby znały jedzenie, żeby znały wartości polskie, żeby uczyły się polskiego. Więc dla mnie to było bardzo, bardzo, bardzo ważne, pomimo tego, że podróż z trójką dzieci i pobyt tutaj, gdzie no, nie mam zorganizowanego miejsca, ani, że tak powiem, życia pod te dzieci, nie był łatwy, ale mama mi zawsze pomagała, jeszcze babcia świętej pamięci, więc wszystkie zawsze wyjazdy były pod dzieci. Co zrobić, żeby dzieci najwspanialej na świecie pamiętały Polskę? Więc zawsze jeździliśmy do parków, albo właśnie nad morzem, bo pochodzę z nadmorza, albo do jakiegoś parku dinozaurów, albo gdzieś indziej, żeby najlepsze lody w Polsce. Więc moje dzieci kochają Polskę, więc jak Mikołaj miał już przerwę pomiędzy semestrami i mógł zostać w Polsce dłużej, to mówi: mamo, ja zostanę, a mam tutaj takich wspaniałych przyjaciół, którzy mówią: to niech Mikołaj do nas przyjedzie, to pokażemy mu Wrocław, Toruń i Gniezno, a to niech Mikołaj do nas przyjedzie, to pokażemy mu Gdańsk, więc naprawdę polska gościnność i polscy ludzie, kocham moich przyjaciół tutaj, więc jeszcze z innymi przyjaciółmi pojechał do Włoch, bo mówią: a Mikołaja weźmiemy, więc on miał wspaniałe wakacje, ale przez to niestety w programie nie brał udziału, więc on ma 21 lat, tak, jest bardzo mądry, studiuje matematykę stosowaną i robi teraz drugi fakultet komputery, informatykę. Mój średni syn ma na imię Łukasz i ma 19 lat i też informatykę, computer science, on kocha pisać programy, gry komputerowe. Łukasza poznaliśmy chyba w programie. Łukasza, tak, Łukasz to jest mój bawidamek, ale w takim dobrym znaczeniu i ze wszystkimi ma świetny kontakt, uwielbia się bawić, uwielbia tańczyć po mamusi. I rzeczywiście teraz ogromne wyzwanie, ponieważ dziewczyna jedzie do Los Angeles, Karolina. Jego dziewczyna. Tak, Karolina jedzie do Los Angeles, bo ona tam będzie studiowała fashion i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale ja im życzę powodzenia. Ona nawet stwierdziła, że się nauczy grać w jakąś grę komputerową, którą on gra, żeby mogli sobie razem coś wspólnego robić, więc zobaczymy. Wyzwania młodości. A dziewczyna jest ze Stanów czy z Polski? Dziewczyna jest z Brazylii. O kurczę, to mnie zaskoczyło. Dziewczyna jest z Brazylii i przyjechała do Stanów z całą rodziną, ma wspaniałą rodzinę. Nie jest taką Brazilian buttlift, tylko naprawdę pochodzi ze wspaniałej rodziny, ma wspaniałe wzorce. I co było takie naprawdę dla mnie fajne, że jak Karolina w domu mówi po portugalsku i wiadomo, zaczęła Łukasza uczyć portugalskiego, to Łukasz mówi: no u mnie w domu się mówi po polsku i ja cię będę uczył polskiego. On był tak z tego dumny, że ma też ten polski i pamiętam, jak Karolina początkowo do nas przychodziła, to on tak specjalnie do mnie mówił po polsku, żeby ona też widziała, że my też rozmawiamy po polsku, więc rzeczywiście Karolina umie po polsku troszeczkę mówić. Nie, no to jest piękne. A nie jesteś zazdrosna? Często się mówi, że mamusie trzymają swoich synów na smyczy, tak? Gdzieś tam te stereotypy. Według mnie to jest najgorsze, co matka może zrobić. Ja absolutnie moich dzieci nie trzymam i nawet nie chcę trzymać na smyczy. Wydaje mi się, że im większy i lepszy będę miała kontakt, zresztą ja jestem kobietą, ja kocham inne, kocham moich chłopców i moich synów, ale bardzo lubię też kobiety, dziewczyny i jeżeli mogę ją zagadać, zabrać do kuchni, coś pokazać, podzielić się czymś, pokazać jej, nie wiem, biżuterię czy jakąś fajną spódniczkę, którą kupiłam, to ja się tak bardzo cieszę i rzeczywiście zawsze się staram mieć dobry kontakt ze wszystkimi dziewczynami czy koleżankami moich synów. Uważam, że w ogóle taka jestem, ale uważam, że to jest droga do sukcesu, żeby później mieć fajny kontakt z dziewczynami synów. I tu moje kolejne pytanie, czy nie brakowało ci nigdy córeczki?
Przyszło teraz do głowy. Nigdy, prawdę mówiąc, mi nie brakowało, naprawdę. Ja się zawsze modliłam i cieszyłam, żeby mieć zdrowe dzieci. Natomiast teraz, jak sobie pomyślę, że widzę, że mój mąż ma oczywiście, i z tego się bardzo cieszę, ma bardzo dużo wspólnego z synami, rozmawiają o różnych tam samochodach, czy koncertach, czy grach komputerowych, takich męskich rzeczach. To myślę sobie, ale dlatego mam swoje kochane przyjaciółki, mam naprawdę super mamę, ciocię, mam, mój brat ma trzy córki i teraz one były ze mną 6 tygodni, więc to było rzeczywiście ogromnie drastyczna różnica między dziewczynami, które chcą robić zdjęcia, a u mnie mówią na mnie synowie, że jestem jak oni to mówią, fotonacji, jakieś takie bardzo, fotoholik na mnie mówią. Więc ja mówię, Jezu, ktoś te zdjęcie zrobić. Więc ja umiem sobie poradzić z tą sytuacją, że mam samych synów. Oczywiście zagarniam ich do kuchni, żeby mi pomogli ziemniaki obrać, czy to, czy tamto. Ale ja cieszę się z tego, że mam taką osobowość, że mogę tych moich synów brać takimi, jakimi są i kochać ich za to, kim są, bo każdy z nich jest inny. W Polsce bardzo dużo się mówi o twoim podobieństwie do naszej tancerki narodowej Ani Głogowskiej. Czy ty też to widzisz? Miałam możliwość dosłownie kilka dni temu spotkać się z Anią, ponieważ nie mam polskiej telewizji, jestem w Stanach już od 23-4 lat, więc prawda jest taka, że no nie miałam okazji nawet oglądać. Oczywiście, że znam Taniec z Gwiazdami i prawda jest taka, że najbardziej żałuję w swoim życiu, że nigdy nie chodziłam na taniec, bo kocham tańczyć. Tak jak już to powiedziałam, nie wszystko stracone. Nie wszystko stracone. Ajajaj, to nie wiem, czy jak to się mówi, nie możesz, po angielsku jest takie powiedzenie, nie możesz uczyć starego psa nowych trików. Znaczy nie jestem stara i bardzo szybko się uczę. Natomiast rzeczywiście widzowie zaczęli pisać do mnie na Instagramie, czy masz siostrę tancerkę, czy pani Ania Głogowska, wy jesteście rodziną. Więc nie pozostało mi nic innego, jak napisać do Ani i zapytać, Ania, może się umówimy? I zgodziła się, więc naprawdę było mi bardzo miło i tak się ucieszyłam. Jak się zobaczyłyśmy, to nie wiem, tak jakbyśmy się znały całe życie. Naprawdę mamy, ja odczuwam, że mamy tak podobną energię. Ona jest tak wspaniałą, dobrą osobą. Rozmawiałyśmy godzinami i jutro też się umówiłyśmy. Okej, czyli jeszcze przed wylotem uda się zobaczyć. Tak, naprawdę tak się cieszę, że miałyśmy okazję się poznać i polubić i naprawdę czuję się, że mam taką siostrę. Ewa, jeden z ostatnich wątków to jest oczywiście znajomość z pozostałymi żonami Miami. No właśnie, z tego co było przedstawione w programie, to wy się poznałyście w tym finałowym odcinku, czyli tak jakby podczas kręcenia nie miałyście za bardzo ze sobą styczności. Czy faktycznie tak było? Dokładnie tak było. I to było w sumie jedno z moich pytań, jak rozmawiałam z produkcją. Ja mówię w tych programach Housewives. Zawsze te dziewczyny między sobą mają jakieś tam dialogi i interakcje, a ja mówię, nie znam tych innych bohaterek. I produkcja powiedziała, nie znasz, to nie znasz. To znaczy, że no nie musisz ich znać i program możesz pokazać o sobie. Bo rzeczywiście, muszę przyznać, wszystko w programie było tak, jak naprawdę nic nie było wyreżyserowane, naprawdę wszystko, czasami ja mówię, chociaż może jeszcze raz to mogę zrobić, ale nie. Rzeczywiście poznałam je w ostatni dzień i rzeczywiście widziałam między nami różnice i cieszę się, że każda z nas, jak już mówiłam, jest inna, bo każda mogła pokazać inne życie, to w Miami. Rzeczywiście w Miami jest bardzo duża różnorodność ludzi i
cieszę się, bo to, co inne bohaterki mogły pokazać, to ja nie mogłam pokazać, a ja mając, wiadomo, trójkę dzieci i inne życie, mogłam pokazać Miami może trochę z innej też strony. Więc rzeczywiście się nie znałyśmy. Niektóre dziewczyny się kojarzyły. Ty nawet dziewczyn nie kojarzyłaś? Tak jak pamiętam, która to się z którą kojarzyły? No niby Polki w Miami. Faktycznie nie było czegoś takiego. Nie, nie, w ogóle ich nie znałam. No prawda jest taka, że ja mam trójkę dzieci, jak je zawiozę do szkoły, za chwilę je muszę odbierać, a zajęcia pozaszkolne, więc a u mnie w dzielnicy nie ma Polaków, więc nie miałam nawet okazji ich poznać. Internauci mocno komentują Sylwię i Anetę i zarzucają im poniekąd takie oderwanie od rzeczywistości. Co ty o tym myślisz? To jest ich życie i myślę, że one są szczęśliwe. Pokazały, też je poznałam w sumie oglądając Żony Miami, tak jak widzowie. I prawda jest taka, że nawet nie miałyśmy okazji bardziej się poznać, bo one są, dużo podróżują i często ich nie ma w Miami. Ale no, ja uważam, że w Miami rzeczywiście jest też takie życie, jak one pokazały. To jest może oderwanie od rzeczywistości tutaj w Polsce, ale rzeczywiście w Miami tak ludzie żyją też. Bo pamiętam takie słowa Sylwii, która powiedziała, że w Miami definiuje cię adres. No w Polsce gdzieś tam takie słowa spotkają się z krytyką, bo to jest to odwieczne pytanie, mieć czy być? Stanowczo być. I według mnie naprawdę... nie definiuje cię adres, nie definiuje cię torebka, nie definiuje cię ubranie, tylko definiuje cię serce i pomoc dla drugiego człowieka. I jeżeli na przykład dla mnie ten program da mi platformę, żebym mogła pomóc, bardzo bliskie są mi dzieci i jak tylko mogłam i usłyszałam, że dzieci z Kijowa, sierotki przyjechały do mnie, do Słupska, to czułam się tak bezsilna w tej sytuacji, która się stała, że zrobiłam i piknik i zebrałam bardzo dużo pieniążków dla nich. I piknik polski zorganizowałam i zorganizowałam taki round robin, czyli taki gry w tenisa u mnie w klubie i udało mi się im naprawdę pomóc na różne potrzeby medyczne przede wszystkim, ponieważ tak jak mówię, jestem bardzo w tym temacie taka wrażliwa. Tak samo teraz jadę do Słupska i będę się spotykała z ludźmi, którzy chcą ze mną porozmawiać, ale też chciałabym przeznaczyć pieniążki za spotkanie na dom dziecka, więc dla mnie to było najważniejsze w tym, że jeżeli mam taką platformę, żeby ją w ten sposób wykorzystać. Tak, twoją rozpoznawalność przede wszystkim można też spożytkować. Tak, to prawda i muszę powiedzieć, że było mi tak miło, jak na ten piknik polski przyszło tyle osób i tak wszyscy chcieli mnie wesprzeć i poznać. Ja ze wszystkimi chciałam rozmawiać, ale mówię, wiem, że jest dużo o tych osób, więc muszę się trzymać tego, żeby za dużo z jedną osobą, ale to było dla mnie bardzo, bardzo miłe. Ewa, ja już to widziałam w programie, no jesteś kobietą rakietą, zastanawiam się, gdzie się widzisz za te 10-15 lat, jakie są twoje plany na przyszłość? Mam ogromne plany na przyszłość, ponieważ mój najmłodszy syn ma 16 lat, Mateusz, i już będzie zaraz sam wszędzie sobie jeździł. Ja, osoba, która miała naprawdę ogromne ambicje, jeżeli chodzi o karierę, udało mi się skończyć MBA w finansach w Stanach z tą trójką dzieci. I teraz chciałabym rozwijać się naprawdę zawodowo, więc od tamtego roku współpracuję z najlepszymi biotechnologami, kosmetologami, dermatologami, żeby wypuścić na rynek najlepszej jakości kremy naturalne dla skóry dojrzałej. Czyli własna marka. Czyli własna marka, naprawdę dla kobiet, więc dla mężczyzn też. I też kocham Miami, chciałabym pokazać też więcej
ludziom to Miami z różnych stron, bo jest bardzo, bardzo dużo do zobaczenia i zawsze byłam taką organizatorką, więc będę organizować różne konferencje, przyjazdy do Miami i też się chcę podzielić z ludźmi moją kuchnią, ponieważ od 20 lat naprawdę najlepszą książką do czytania to jest zawsze dla mnie kucharska. Najlepszym show, które mogę obejrzeć, to jest gotowanie, więc rzeczywiście mam bardzo dużo projektów, więc widzę siebie jak kobietę biznesu, kobietę, która pomaga też innym, szczególnie dzieciom. No to tego Ci wszystkiego życzę i oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też Wam bardzo dziękuję, że mogłam z Wami porozmawiać. Naprawdę jest mi bardzo miło i mam nadzieję, że to nie pierwszy raz. I nie ostatni. Że to nie ostatni, tak? Że to absolutnie. Nie ostatni. Bardzo dziękuję. Bardzo.